W Magic Sport Lidze Futsalu rozpoczęła się druga runda rozgrywek. Po pierwszej rundzie 12 zespołów podzielono na dwie grupy, mistrzowską i pocieszenia. Teraz każdy ma do rozegrania 5 spotkań, punkty z pierwszej rundy są jednak zachowane. W grupie pocieszenia UKS-owi drugie LO nie wystarczyły 4 bramki Mateusza Skrzypińskiego. Instalbud okazał się bowiem skuteczniejszy i głównie dzięki 3 trafieniom Marcina Wielonka wygrał 5-4. Solidex po golach Mateusza Kubery i Grzegorza Mroczki prowadził z Wygiełzowem 2-0. Końcówka należała jednak do Wygiełzowa. Po podaniu na dalszy słupek prowadzenie Antalii ze świetlicą plus dał Adrian Głownia. Kolejne 2 bramki w pierwszej połowie strzelił Artur Grabiec, a w drugiej odsłonie Brożek został pokonany raz jeszcze i Antalia wygrała 4-0. W grupie mistrzowskiej w meczu Północy z Orłami padła tylko jedna bramka. W 15 minucie o piłkę powalczył Bieda i strzałem pod poprzeczkę przy bliższym słupku dał zespołowi komplet punktów. Pepes szybko objął prowadzenie 3-0 nad Adi. W 15 minucie odpowiedział jedynak, ale momentalnie 4 gola dla swojej drużyny strzelił Przemysław Knapik. Początek drugiej połowy należał do Pawła Gawęckiego, którego 2 gole dały Adi kontakt, ale to było wszystko, na co było stać jego osłabiony kadrowo zespół. W końcówce Pepes strzelił 3 bramki i wygrał 7-3. Liderujące w tabeli Megalo spotkało się z 6 Protektorem. To jednak teoretycznie słabszy zespół miał tym razem mocniejszy skład, w którym znaleźli się nowi zawodnicy z Krakowa. Dawid Litewka oraz Tomasz Kaczor. W Megalo do gry po powrocie z Anglii wrócił Dawid Kulawik, ale brak Chorawy, Sadzawickiego czy Nowaka był jednak aż nadto widoczny. Protektor prowadził 1-0, ale szybko do remisu doprowadził lider klasyfikacji strzelców Łukasz Wierzba. Dalsze fragmenty pierwszej połowy to jednak 3 bramki Protektora, dla którego mimo faulu trafił Konrad Podobiński oraz po składnych akcjach Dawid Litewka i Sebastian Kulfik. W drugiej połowie po czerwonej kartce Funka przewagę wykorzystał Łukasz Wierzba, ale jego kolejne strzały wybronił Siudut, a po golu Klemensa Drobniaka Protektor prowadził 5-2. W końcówce wynik zniwelował na 3-5 Michał Bucik, ale to wszystko, na co było stać tego dnia zmęczony zespół Megalo, który nadal ma dość komfortową sytuację, jeśli chodzi o obronę mistrzowskiego tytułu.